Cześć, z tej strony Michał, a w tym odcinku przygotujemy najlepsze brownie, jakie jadłem. To brownie jest naprawdę rewelacyjne, jest soczyste, naprawdę dobre. Jeżeli ostatnio jedliście jakieś brownie w kawiarni, poczujecie różnicę. Bazą jest awokado, jedno, najlepiej dojrzałe awokado, będzie nam wtedy je łatwiej rozbijać, ale może być też świeże, dobre kakao, 45 gramów, do tego syrop klonowy, 170 gramów, mąka pszenna. Jasna mąka, to jest tutaj mąki, jest 140 gramów, dropsy czekoladowe, żeby odczuć taką fajną strukturę, 90 gramów i to wszystko zrobimy na mleku migdałowym, 195 gramów. Zaczynamy od rozbicia, rozbełtania tak awokado widelcem. Nie potrzeba do tego przepisu żadnego miksera, nic nie będzie potrzebne, tylko piekarnik, foremka, papier do pieczenia i brownie będzie naprawdę dobre. Rozgniotłem awokado, warto to zrobić dość konkretnie, dokładnie, ponieważ wtedy awokado będzie nasz, nie awokado, brownie będzie miał fajną, równą strukturę. Tak wygląda nasze rozgniecione awokado. Do mojego rozgniecionego awokado dodaję mleko migdałowe. Fajnie to zrobić w takiej większej misce, wtedy nie będzie problemu, że nam się coś rozlewa, bo nam się tam miska przyda. Syrop klonowy. Tutaj mam już awokado z mlekiem migdałowym i z syropem klonowym wymieszane. Bierzemy sobie drugą, już może być troszeczkę mniejsza miseczka. Tu jest urządzenie opcjonalne, nie jest konieczne, ale nada nam takiej fajnej struktury i nam się wszystkie składniki lepiej wymieszają. Mąka pszenna. Przesiejemy ją sobie. Tutaj mam jeszcze dwa składniki, o których zapomniałem na początku. Łyżeczka sody oczyszczonej i pół łyżeczki soli. Dodam od razu, żeby się wymieszały. I kakao. Kakao ma grudki, także szczególnie właśnie dla kakao warto użyć tego przesiewacza. I mieszam kakao z mąką i z sodą i z solą. Mamy wymieszane już suche składniki i dodajemy je do naszych mokrych składników. Wymieszamy teraz mokre składniki z suchymi składnikami. Gdy już ciasto będzie dobrze wymieszane, dodajemy na koniec dropsy czekoladowe. I mieszamy raz jeszcze. Ciasto mamy gotowe. Tutaj mam foremkę, w moim przypadku jest to taka silikonowa foremka. Włożyłem do środka papier do pieczenia. Wyciąłem nadmiar papieru, żeby nam nie przeszkadzał przy pieczeniu. I nałożymy nasze ciasto. Najlepsza będzie do tego taka gumowa szpatułka albo, tak jak w moim przypadku, łyżka. Minutki i nasze ciasto na brownie gotowe. Teraz wsadzam brownie do piekarnika. Tam mi się już grzeje piekarnik 180 stopni i brownie wsadzam na środkowy poziom na 40 minut. Jak pewnie wiecie, są aktualnie problemy z dostępnością biokakao. Ceny kakao będą rosnąć w najbliższym czasie, dlatego mam do Was rozdanie. Piszcie śmiało w komentarzach, do czego używacie takie kakao, jakie są Wasze ulubione przepisy z kakao. Ja wybiorę jedną osobę, która otrzyma ode mnie w prezencie kupon do naszego sklepu online na kakao 400 gramów. 40 minut pieczenia za nami, brownie nam ładnie wyrosło, teraz trzeba chwilkę poczekać, minimum z 15 minut, proszę nie krójcie tego brownie na gorąco, warto poczekać. A zaraz Wam pokażę, jak wygląda w środku, jakie jest pięknie soczyste. Oczywiście nie wytrzymałem i pokroiłem brownie za szybko, jeszcze jest gorące, ale zobaczcie tutaj. Brownie jest mokre w środku, soczyste, ciągnące, rewelacyjne.